No dobra, słuchajcie, jedziemy dalej. Kuleczkę znalazłem i będziemy nitować blaszkę, o ile mi nit przejdzie przez to, przejdzie. Taka chytra blaszka. O. Z dociskiem. I zobaczcie, bez dociska luźno się obraca, nie? Tylko docisnę. Mamy przełącznik. Tylko czy ten nit nie zrobi mi tu zwarcia żadnego? O kurde. Chyba będę musiał go wyciągnąć, wiecie, wylutować. Najpierw spróbuję tak. No co jest, kurde, trójka jest, nit też trójka. Bo jak nie, trzeba będzie wybierać całość. W sumie dobra, nie będziemy tak robić, taki w ten sposób. Wyciągniemy całość, tylko nagrzejemy rozlutownicę. Blaszki, żeby tylko nie zgubić. Wyciągniemy przełączniczek. Może kuleczkę, zobaczcie, fajnie kuleczka podskakuje. Kuleczkę tu wyjmiemy w ten sposób. Weźmiemy mały magnes i kuleczka jest nasza. I niech sobie leży na magnesie. Teraz tak. Przy okazji wyczyścimy tutaj. Sprzęgiełko. Zrobić taki motyw, że wyciągnąć tutaj zawleczkę, jeśli nam, ale to wyjdzie tak. O, i cofnąć całą ośkę. Tak tego się nie umawiam. No już jesteś moja. Nareszcie. To też do magnesika. Cofniemy całą ośkę. O. I teraz mamy rozpięty przełącznik. No i to dobra. Jak mamy rozpięty przełącznik, to teraz was zaskoczę, bo zrobiłem pierwszy test na tranzystorach i zadziałało. Także mamy już komplecik.
To tylko teraz jeszcze ten przełącznik. O kurde, lutowania. Sam ekran nie zejdzie. Ojoj. Lutujmy na początek sam ekran. Ale raczej to samo nie zajdzie. Może by na wszelki wypadek fluxa, nie? Jeszcze po kropelce. Żartowałem. Kurde, się robi późno. Godzina 5 po południu. Od 6 rano. Z przerwą godzinną. Może 40-minutową. Dobra. Nie wyjdzie. Sam ekran nie wyjdzie. Musimy wylutować całość. Co tu jeszcze po oryginale? Przepuściło wszystko. Puściło. Selektor wyjść akurat to jest. To jest wyjść, tak? Rekordu, tak.
wkładamy. Wzmacniacza i się zajmiemy selektorem wyjść. Może się uda, słuchajcie, to nawet skręcić, nie tylko, chociaż w oryginale było nitowane, to także zanitujemy. Taka folijka podłożona, o. To się rozsypie. W tą stronę. Zobaczcie, jaki syf. Teraz odwracamy to wszystko w tą stronę. O. Trochę rdzy jest w środku, także troszeczkę jeszcze tutaj podziałamy. Zanitujemy kulkę. Troszeczkę przedłużymy wiertełko. Zawsze to jest trochę lepiej niż było, jeśli chodzi o tą budowę. Tu jest smar. Trzeba się pozbyć tego smaru. Założymy potem nowy, tylko najpierw wyczyścimy styki. Dziwo, one nie są czarne za bardzo, no. Dobra, myjemy i zaraz się spotykamy.
Okej, okay, słuchajcie. Wstawimy go. I to samo zrobimy z selektorem wejść. Będzie trzymać. Słuchajcie, na tyle z jednej z tu z jednego, że tak powiem. Jeszcze tylko załóżmy sprzęgiełko i załóżmy tę zawleczkę, którą tam ściągałem wcześniej. O właśnie, dobra. Zawleczka na magnesie. O, siedzi pięknie. Sprawdźmy, czy teraz to wszystko tak, jak ma być. W sumie inaczej tego przełącznika nie złożysz. Jeśli się złożył, to znaczy, że jest dobrze. Wideo. Tape. Tape 1. O. Phone. Tuner. I CD. Nie, coś tu jest na źle. Wideo, CD, tuner, phone.
Tape. Jeden, tape, dwa. Działa. Dobra. I teraz tak. To samo robimy z czyszczeniem z drugim, czyli wejścia. Po wejściu jest mniej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak samo jest. Jest pięć. Czyli cztery, pięć, a tych jest sześć, bo dwa tej. Wszystko pasi. To teraz co? Sprawdzimy prąd spoczynkowy tych tranzystorów, które już były wstawione. Poustawiamy prądy. Tu mamy takie magiczne, słuchajcie, punkty do pomiaru. I punkty do pomiaru to jest TP651 na prawej stronie, na tej robionej, a 601 na tej stronie. Wszystko jest od 50, tutaj się zaczyna. I mamy 651. Pierwsza parka. 657, 651, a tutaj mamy środkowy punkt, do którego robimy pomiar, to jest, kurde, nie oznakowali? Musi gdzieś tu być nieoznakowany, słuchajcie, jeden punkt nie jest oznakowany, a w tym kanale to jest też nieoznakowany, czyli jasna sprawa, między oznakowanym a NPN, między oznakowanym a PNP. Musimy zmierzyć napięcie spadku na rezystorach emiterowych. Na początek to będziemy go próbować pod sztucznym obciążeniem odpalić i zobaczyć, co się dzieje. I odpalamy albo przez żarówkę, albo przez regulowane napięcie wejścia na zasilaczu. Było pytanie pod ostatnim odcinkiem, na jakie trafo zostało wymienione. Słuchajcie, to było tutaj wcześniej trafo na 110 V i ten przełącznik rezystancji 8,4 ohmy nie przepinał uzwojenia na trafie, na pierwotnym, tylko ten przełącznik przepinał rezystor. A w tej chwili jest oryginał, trafo, oryginalne, fakt, że już trochę zdezelowane, od Luxmana, który przepina napięcia wyjściowe między 4, Luxman już mi się wali, od NADA, które przepina wejściowe napięcia, kurde, przepina napięcia na uzwojeniu pierwotnym, nie na wtórnym, a na pierwotnym, także to by było na tyle, o. Tak chciałem powiedzieć. Dobra, nie ma co tutaj debatować, tylko trzeba wziąć, to jest antena, wziąć trzeba sztuczny obciążnik i słuchajcie, i podpinać to. Sztuczny obciążnik. O. Wejście kanał A, wejście A, ale dobra, bo tu jeszcze trochę roboty zostało, słuchajcie, jeszcze ten jeden przełącznik wejść muszę zrobić, podpiąć sztuczne obciążenie i pomiary w następnym odcinku, ja jeszcze się biorę za ten drugi włącznik zaraz, właśnie go będę wylutowywał, o, i w następnym odcineczku kończymy ten, że tak powiem, no zobaczymy, co tu dalej, nie?